Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Tutor 22, odcinek na piątek, jest środa 17 kwietnia, jest 18.15, jakby ktoś pytał. I tak pewnie, która godzina jest, to jest mało istotne, ale dzisiaj, no, ja będę zbierał sobie winogrona, a tutaj w tle będą sobie siali. I kogoś widzę, że później będę musiał tutaj zrobić małą interwencję. Będę musiał te wszystkie ślady zajeździć talerzyłą, no ale to się da. Na szczęście ich dużo nie ma. Dobra, to coś się wymyśli, nie? To dopiero po żniwach. Nie wiem, czemu to tak jest. Coś jest zepsuł tej chwili. Ale to tylko na niektórych polach, nie wiem czemu. Tutaj na przykład ślady są robione i tutaj jest normalnie, widać, jest zasiewany. A ciulbo wie, o co chodzi. Gdzie jest zakończenie? A dobra, w tym miejscu, no to dobrze. Niech on sobie tutaj wałuje. John Deere, John Deere, John Deere. Dobra, jeszcze poczekam sobie zanim te winogrona pozbieram, bo jeszcze John Deere'a muszę przestawić na jedno pole. John Deere'a muszę przestawić tutaj za drogę. Niech sobie sieje. Tutaj wały go sobie powoli gonią. 24 metry wały i siemnik 23, no ale... A tam nic nie szkodzić. Dobra, ostatni przejazd tutaj jedzie. Tutaj będzie siał pewnie dojczwar. Bo się na trzy ciemniki. O, tamten też jeszcze trochę będzie kończył, ale to jeszcze trochę. A tutaj John Deere ma 40 sekund, no to sobie poczekam. Nie będę robił lipi, nie będę odwalał. Nie będę się przysiadał do zbierania winogron tylko na jeden przejazd, no bo to bez sensu. No i dobra, ja wszystko wiem. Odcinek nagrany. Który to jest odcinek w ogóle? Nawet nie wiem, ale to jest mało istotne, który numerek. Ale widzę, że będzie orka po tym posadzie trzeba zrobić, nie? Ale to tam się po odcinku zrobi. Bo może w listopadzie spotkamy się. Sobie myślę, że chyba się w listopadzie spotkamy i... No, to by nie było głupie spotkać się w listopadzie i wtedy te takie łęcinki zciąć z tych winogron. Teraz są zielone, a wtedy będą skięte, więc trzeba będzie to zlikwidować. Więc zobaczymy. No może się spotkamy w listopadzie, bo w listopadzie może bym miał coś do sprzedania. A co jest do sprzedania? A 300 ton pszenicy i 400 jęczmienia, nie? Więc coś by było do sprzedaży. Soje 280, ale soje to na czerwcu. Dobra, Deutsche Farm ma minutę 20. No dobra, no idę. Chociaż może ten jeden rządek zbiorę. Winogron, trochę ich jest do zbierania, ale to dość szybko idzie, bo to 18 godzin jedzie. Nie no, wyjdę z kabiny, bo poza kabiny trochę ciekawiej wygląda. To zbieranie tych winogron. Tutaj są cztery rządki w lewo, a reszta do góry, no okej. Okay. Nie ma lipy. Połowa zbiornika jest. Więc teraz chyba zrobię te dwa krótkie, o. O, zrobię te dwa krótkie rządki i będę miał koło pełnego zbiornika coś. I potem też zrobię te dwa długie. No ja ten sad to wiecie, to jest taki... bardziej zabawkowy, można powiedzieć, do zabawy. No ale obiecałem wam, że chociaż ze dwa sezony ci pobawię tymi winogronami i też tak zrobię. No bo się pobawię tymi winogronami.
Powiem, że ten kombajn jest bardzo, bardzo zwrotny. Znaczy, widzicie? Dosłownie w miejsce nim nawracam. No ale to nie o tym. Szkoda, że te kombajny mają tylko po 3 tony pojemności, nie? No bo jakby miał trochę więcej, to też by lepiej. Ale przesiadka, wiadomo, 6 ton tylko mieści. Jakiś tam drobny problem mógłby być. Dobra, rozpocznij wyładunek winogron. No i elegancko, zaraz na jeden wysyp pół przyczepy. Dobra, ten zakończył robotę, żeby zaraz się ktoś nie przyczepił. Londynie jeszcze sobie za 2 minuty skończę, a tak to wszystko mam, na wszystko mam czas. Także będę mógł sobie teraz trochę pozbierać tych winogron. No i będzie git. Dobra, tego tu. No wygeneruj, wygeneruj, bo po tym odcinku już będzie wszystko musiało być zasiane po tym odcinku. Bo to jest jeden, jedyny odcinek z siewów. To też taki siewów, że wy ich nie widzicie. A będę musiał zasiać, tak, o, wzrost, wzrost, właśnie wzrost. Będę musiał zasiać, tutaj jest posiane, te pole, te małe, co się zastanowię. I te, czyli tak naprawdę 2 pola mam do zasiania jeszcze. Czyli w sumie poza odcinkiem dużo nie będę miał roboty. Myślałem, że będzie gorzej, ale jednak nie będę miał dużo roboty poza odcinkiem. Co mnie w sumie cieszy. Dobra, pojedziemy sobie z kabiny, bo fajnie się z kabiny te zbiera. Bo patrzy się tylko na to lusterko, co jest przede mną i to fajnie widać tego rządka, jak to się tam zbiera. No, przejechałem pół rządka, a tu dopiero zaczęło mi sypać do zbiornika, więc no, ciekawe, ciekawe. Ale mam 530 tysięcy, no ale to na razie nic nie wydaje, no bo teraz będę musiał nowe pola kupić na wiosnę. Ale mam ciekawy pomysł. Co zrobię z tymi łąkami, nie? No bo wiadomo, łąki będę kopywał. To żeby je skosić. Jeszcze na nich zarobić najlepiej na tych łąkach, nie? No wiadomo, że na sianie to nie. Bo siana nie potrzebuje. Trochę bardziej prosto powinienem te rządki wierzyć, no ale dobra już. Nie czepiajmy się szczegółów, tak? I tak sobie teraz siedzę i tak sobie rozkminiam, czy naprawdę jest warto... Czy jest warto tego? Ustawiać na manualne przerabianie tych winogron, czy jednak żeby na sprzedaż to było. No nie wiem, tego nie wiem. O dobra, zakończył pracę. Landyny. Więc jak zakończył pracę, no to teraz trzeba go przestawić na drugie pole. Za asfaltem i tyle, niech jedzie dalej. Wiadomo, im więcej zwałuję, tym lepiej dla mnie, tak? Bo wtedy będę musiał mniej po odcinku wałować. Chociaż mam fajne wały poza odcinku, ale... Ale jednak wolę ich nie używać. Na razie. Przynajmniej na odcinku. Więc jak najwięcej musi być zwałowany na odcinku i tyle. Bo wiadomo, że wały zawsze są do tyłu. To jest rzecz nieunikniona dzisiaj. No tylko pół pola zasiała, a ten tu jeszcze tego pola nie skończył, nie? Tak samo ten tu pół pola zasiała, a ten zaczął paskami, więc jest pół pola do tyłu, można powiedzieć.
Nie dobra, nie, no ja sobie ten nie sprzedać, znaczy sprzedać. W winogrona. Właśnie, a kiedy się sok z winogron sprzedaje, to jest ciekawe, nie? Bo może. Winogrona same to się nie opłaca w ogóle. A, to sól drogowa, myślałem, że tam sok pisze. Olej, olej, sok z winogron. To teraz jest najwyższa cena, jakby nie. Co taka. Nie wiem, zostawię sobie te winogrona. Niech się robią, ale dla mnie. A tak sobie myślę, że ten chyba olej, że pakowy, to ja sobie zostawię na automatyczny sprzedaż, bo to trochę jednak. A to sobie sprzedam po prostu. Oj! Tak, tak trzeba zrobić. Włącz. I tu olej rzepakowy. Tutaj się to zmienia. Na sprzedaż. Przejedziesz przez te palety? Nie przejedziesz, bo muszę ci pomóc. Oj, paleta wyfrunęłaś. Ty no, ale na tory to nie, no bo... Bo z torów to mi pociąg. Ściągnie tą paletę. A jednak chciałbym tą paletę. No i nie, no zobaczymy, ile te winogrona będę zbierał, nie? No. Ale raczej szybka robota to będzie. A tu się wysypuje jednak, okej. Tu się tylko całe paletę odbiera. Nie, no jak to długo podnosi, ty. Huh, 200 tysięcy dostałem, ty, tako. To za ten olej dostałem na pewno 200 tysięcy. Nie, no co. To trzeba jakoś posprzątać tę drogę, no bo jak tu jeździć. Niestety do lutego będzie musiało to leżeć, no ale trudno. Ale 200 tysięcy taka dostałem, ty. Dobra. Aha, fenty jest w ogóle odpalone, to też dobrze wiedzieć. 42 na godzinę i ogień. To jest jeden rządek długi, więc ja sobie tutaj na samej górze zostawię tego mojego Landiniego. Nie, niech jest odpalony. Zakończył robotę. Bardzo dobrze, nie składa się. Bo zanim to się rozłoży za chwilę. A ty musisz mi kolejne pole wałować. Królu złoty. Wał jak zwykle bokiem i do mnie, no bo co, nic całego. Ale do końca odcinka te pole będzie tutaj zwałowane, zasiane. Więc dobrze, dobrze, ale tak sobie myślę, co dalej robić na odcinku. Czy no bo jakieś 700 tysięcy, to może by skosił łąkę? A nie wiem, pomyślę. Nie wiem, pomyślę. No i to jest właśnie głupie w tych wałach, że ten. Że jak się trochę szybciej jedzie, to one zaraz bokiem idą, nie? Ale ja wiem już, że te wały się nie nadają na tereny górzyste. W sumie to na Valeronie zauważyłem delikatnie, no ale myślałem po prostu, że może źle teren jest zrobiony, ale tutaj że to masakrycznie to jest zrobione. O, zaraz się przyjrzymy do tego tutaj, do Steyera.
bo on tutaj minutę skończy. A wiadomo, ja chcę tutaj ogarnąć sobie jak najbardziej siebie, tak? A w winogronach to dosłownie to tam mogę sobie po... Znaczy no nie po odcinku, ale to tam skosić te winogrona to tam jest 5 minut powiedzmy, tak? Z tego, tego, tamtego. Tego, ten. Ostatni przejazd robi, więc na spokojnie. Nasion wystarczy, a jednak stwierdziłem, że wszystko wale pszenicę i pszenicą. Wszystkie pola. Te dodatkowe, można powiedzieć. Znaczy dodatkowe, no te... Wszystkie pola, te co nie były zasiane rzepakiem. A rzepak widać, gdzie jest. Tu, tu i tu. Trzy pola rzepaku, a reszta pszenicy. Tak akurat wyszło. 620, no to na to pole nie stać. Na to też nie stać. W sumie na te dwa nawet by było stać. A na łączkę jakąś? No niby stać mi, nie? Aha, ja to kupiłem. To jest za 500 tysięcy. A tu najlepiej by w tych dwóch kawałkach chciałbym kupić już. Dobra, ja sobie to kupię. I tutaj powoli będę tworzył swój land. Tutaj pewnie te drzewa jakieś tutaj się pozbędę, no bo to będzie przeszkadzać, to będzie przeszkadzać. To będzie przeszkadzać, że to taka wyspa na środku może być. Wiem, że na koniec serii dość dużo edycji mi tu czeka. Tamtych landów, no ale to się da. Trochę nie w tą stronę pojechałem. No i to już w sumie trochę bardzo nie w tą stronę. Mogłem w drugą stronę pojechać w lewo i bym był trzy razy szybciej. Bo bym koło sklepu przeskoczył, już bym był na tym polu, a tak to muszę teraz dymać asfaltem taki kawał. No ale trudno, no. Bym wyskoczył koło tartaku i już bym był na polu, nie? No ale, no może nie pozwiedzamy, no bo ja znam tą mapę już na pamięć, ale... $260 000 na koncie. John Deere tutaj widzę, że chyba będzie kończył zaraz. Tak, on ma ostatni przejazd. To jest fantastic, jak to się mówi. Wały 4 minuty. I drugie wały minuta. No, musiał ten Pedryl wyjechać. Ale dobra, to jest jedyny czynnik strzelów, tak jak mówiłem, więc... Więc prawdopodobnie wszystko na tym odcinku da się zasiać. Znaczy, najgorzej z wałowaniem, ale myślę, że nie powinno być aż tak bardzo, bardzo dużo różnicy między siewami a wałowaniem. No bo oni tu mają na tych kursach... O! Co do mnie jakby się chował jeszcze od pierwszego punktu. Bym się nie obraził. A nie od 200 punktów. Chciałem punkt czwarty. Nie, ty się nie składaj, bo ty się długo składasz. Teleportowany pojazd. No i dobra. Tutaj trzeba dosypać sobie prowiantu, bo nie starczy. Zamykam oczy, bo nie wiem, czy się wygeneruje. To jest ostatnie pole do siebie. Więc ciekawe. W sumie teraz po zimie
Ty, dało dwa kursy. Dało dwa okrążenia w Radusie. Całkiem dobrze. On to będzie pół godziny siał. Ten zakończył. Nie no, niech on tu zaraz wałuje za tym. Albo lepiej Landiniego w sumie puścić tutaj. Za Jandirem od razu. No, chyba tak trzeba zrobić, żeby Landiniego za Jandirem puścić. A tutaj na dziewiątce to lepiej sobie puścić do Ishwara z wałami. Bo on ma większe wały i jest, tam jest płaski teren, więc on sobie poradzi. No i tak trzeba nie zrobić. Pego, pego, pego. Ten baran pewnie mi w drugą stronę wygeneruje, no bo to jest mniejszy rozstaw po prostu. Punkt ten sam, ale on wygeneruje pewnie w tą stronę, do góry. Jestem na bank przekonany, że tak będzie. To wiadomo, że kursuje musi sobie zeskanować pole. To jest strasznie długo to trwa, ale no dobra. Zresztą na tym polu to zawsze długo generowało się. Chociaż akurat nie mogę narzekać, no bo oj, bo z siewnikiem dość szybko się wygenerowało. Nie wiem, jak mi teraz wywali farminga, nie? To się w nerwie. O, wygenerowało. Tylko jak to wygenerowało? Aha, na prosto, okej. Okay. I od tej strony... No dobry. Dziwnie to na łapie wygląda, ale nic takiego. Dobra, punkt trzeci. I oni sobie tutaj będą działać. Dobra, ten sobie tu sieje, ten nie chce sieje. Ten tu zaraz skończy wałowanie. Temu jeszcze daleko. W sumie tak teraz sobie patrzę, to teraz to jest bardziej w sumie ogarnianie pracowników na tych polach, nie no, niż zbieranie tych winogron, no ale trudno. Tak musi być. Marzeń. Tego, tego, tego. O, zakończył robotę. Więc Lux Torpedo. Cieszy mnie to bardzo, że zakończył robotę kolega. I patrzcie, to jest to, co mówiłem teraz. Tutaj wyjadę sobie legalnie przez drogę, nie przez płotek. Że patrzcie, bym tutaj skoczył na rondo. Tu ciak przez tory, jestem na polu, nie? A tak musiałem cudować. Znaczy cudować. Tak musiałem takie kawał jechać. Dzisiaj tu mówię, że tutaj atakuję w prawo, bo w lewo pojechał tak jak tamten. Siedlinkiem i tyle. I jestem na polu. Cały i zdrowy. I szybciutko raz, dwa. Pego, pego, pego. Zabójstwo. A jednak nie. No właśnie będzie zabójstwo, jak on... No dobra, jak na razie jedzie. No później po odcinku to wiadomo, jaka to zwałuje. Czyli moimi wałami ciekawymi, ale to tam. To tam później.
Teraz są duże odstępy czasowe, więc mogę sobie wreszcie pozbierać te wynagrona. Zwałować po odcinku to będzie raz dwa, ja wam mówię. To wał mam 52 metry, bo tak udało mi się przerobić się na tyle. Więc to tam robotka raz dwa ucieka. Ze sobie rachciach i kolejne. Aha, czyli na takich górkach może być problem z sadem. Albo muszę idealnie prosto jechać, albo... No i ja sobie się zaklinowałem, jak jadę idealnie w rządku. Nie, niestety jest po takim kątem, że na GPS-a nie idzie usadzić. Zablokowany przez obieg, no. Jak jest na równym, to fajnie działa, ale jak jest trochę... chyba, że jak tam, no to już tak... Nie bardzo tak chcę działać. Kto jest zablokowany przez obieg? Hal. Aha! Tu się zablokowało przyczepa. Właśnie, tu jest ta reszta rzepaku, to może zaraz ją wywiozę. Bo ja miałem ją przed odcinkiem wywieźć, ale... Nie ukrywajmy się, nie chciało mi się. A wystarczyło tylko dosłownie... No, ze dwa kliknięcia, nie? Może trzy. Trzy kliknięcia i bym był już. Bo mi się tepnął po prostu i trudno. No ale się przejadę, to zawsze coś ciekawszego na odcinku będzie. To jest 28 minuta, więc trzeba zbierać raz, dwa to winograna i kończyć, bo... No ja też nie chcę przesadzać, ja. Wszystkie pola są zasiane już. Czy przynajmniej pozaczynane. Tam pisze, że niby 8 minut i będzie kolejne pole zasiane. Czyli ta dziewiątka z ósemką. Ale dobra, syp pan to. Jeszcze 260 tysięcy na koncie. No ale na razie nic nie mogę kupić. Muszę czekać na dalej na... Dalej muszę czekać na listopad, żeby kupić więcej tych łąk. Bo teraz jak tak patrzę, to prawdopodobnie... Tak muszę jechać? Nie. Oj, to będzie chyba mordinga w tym sadzie. Tym bardziej opuść... Nie wiem, jak to jechać nawet. Jak żeby to dobrze zbierało. Ale chodzi mi o to, że chciałbym wszystkie łąki naraz skupić. Jedne wielkie, potężne belowanie zrobić, bo prawdopodobnie w belki na kiszonkę to zrobię sobie. Bo taki mam skryty plan, cichy. Z belek dobra kasa, bo od razu by go za mnie to sprzedał i też dużo bym miał na koncie. No wiadomo, że ja Lengrada nie skończę przed naiwką, chociaż tak chciałem na początku, ale się nie uda. Ja już to wiem. I wy też prawdopodobnie o tym wiecie. Chociaż może nie wiecie, ale... Ale już wiecie. No fajna ta robotka w sadzie, nie? Zawsze... To coś innego, ale chyba jednak sobie odpuszczę sad na takich, na innych seriach, no. Tutaj miało ładnie to wyglądać, ale nie wiedziałem, że to się będzie aż tak bugować. Ja się domyślałem, jak już tutaj jest z głębokim morzem, że może być problem lekki,
Ale nie wiedziałem, że aż taki. Ja tam wiedziałem, że jakiś problem może być mały z tym, nie? Z tym zadem. Że jest pod na kim koncie, no ale. No ale bez przesady. Dwa, cztery, sześć, siedem rządków zostało, więc. Raz, dwa, to siedem szczątków zbieram i kończę ten odcinek. A resztę to sobie po odcinku zasieję i tyle, nie? Kolejny odcinek widzimy się chyba już na listopadzie, żeby strzelać tę ogromną ilość pszenicy i jęczmienia. I wiadomo, że przez te dni to jeszcze kasa przyjdzie z produkcji, nie? Bo będzie przerobione dalej do końca olej rzepakowy, to raz. A dwa, że wiadomo, za jakąś tam sałatę panele słoneczne przyjdzie. Więc tam trochę tej kasy da. O krowy nie muszę się martwić, bo tam jest tyle żarcia nawiezione, że... No nie wiem, jak tu jeździć naprawdę, nie po tych rządkach. Żeby to... No tak to wiadomo, że nie będzie to dobrze. Jakieś dwa barany się zablokowały. Bo automatycznie dwa komunikaty wyskoczyły. Jak ktoś jest zablokowany. Te dwa się pukli. No to tak... Generalnie jak sobie myślałem o nich. W ostatniej sekundzie teraz. No ale jednak liczyłem, ja w sumie nie wiem na co liczyłem, ale... Ale diagnoza okazała się być prawidłowa. Znaczy ja wam nie mówiłem na co obstawiam, no ale... Ten tu 16 minut będzie niby siał. I to ten praktycznie tyle samo będzie wołał. Bo on w drugą stronę, no to ma trochę lepiej. Pego, pego, pego. No dobra, to jest ciemnik, widzę, że ładnie dusi. No wały też go tam próbują gonić, ale wiadomo, wały to są wały. Dawaj, dawaj, zbieraj, zbieraj, synu. I teraz muszę cofnąć. Ej, to jest męczące w tym sadzie. No muszę tak jechać, no bo inaczej się nie jedę. Czyli muszę tam, gdzie jest koło obniżone, to muszę bardziej jechać. No dobra. O, karetka jechała. Więc też fajnie. Na sygnale. A tak wracając na sygnale, no to dzisiaj będzie lecieć, no. No dawaj, jać! Znaczy dziś, no w środę leciało. Bo wy to widzicie w piątek. A na sobotę oczywiście flet. Muszę tak bardziej, żeby trochę więcej przestrzeni było. Wtedy jakoś to lepiej działa. Który zakończył robotę, ale jeszcze nie wiem który. A, siewniczek zakończył robotę, więc okej. Okay. Zakończę to dla ciebie ostatnie pole. Czyli najmniejsze. No widzicie, na odcinku już wszystko zasiane. Albo przynajmniej zaczęte, o może tak. Nie zasiane, tylko zaczęte. W dosiania John Deere'owi zostało 20 minut. No to za 20 minut będzie wszystko zasiane.
całe moje wszystkie pola. No, z wołowaniem trochę dłużej, ale to tam nie przejmuję się tym wołowaniem zbytnio, w tym momencie przynajmniej. No nie mogę, to zablokowany przez obiekt, to mnie będzie prześladować. Na ostatnim przejeździe się wyłożyłeś. Dobra, tego tutaj do końca już sobie ręcznie przejadę i już nie będę go puszczał na to drugie pole. No to drugie pole to sobie fendem zwałuję. Tak to będzie wyglądać. No, tam ma kurs. No dobra, to zaraz będę się wyłączyć. Czyli on praktycznie musi teraz czekać aż do końca. Aż do końca tego cypka, gdzie się je. No, ale to tam jest najmniejszy problem. Dobra. Wsiąść do pojazdu, zatrzymaj kierowca. Ten też już prawdopodobnie nie będzie tutaj siał, bo no ale na razie go tutaj zostawię na boku. No i dobra, daj mi dozbierać to do końca. Te winogrona. Będę kończył odcinek. Pego, pego, pego. No i gitara. Siema. Czyli dwie pełne przyczepy dało i jeszcze coś. Czyli 12 ton. Jakieś za 13, może 14 maksymalnie, nie? 14 ton winogron? No nie wiem. Czy to jest warte w ogóle? No ale wiadomo, fajnie to sobie coś porobić innego, nie? Nie, to nawet tony nie będzie. Na tych dwóch rządkach. Te góry to jeszcze idzie, bo to jest w miarę dobrze zrobione. No, no idzie, no ty kurde ośle. Nie wiem. Te patyki się jakoś blokuje, czy co? Jeszcze jeden przejazd krótki i będzie koniec. Tego odcinka i wino gron. Jakby się dało z nich jeszcze wyjechać, to byłoby dobrze. O. Dobra, niech jest zablokowany, bo i tak już kończę odcinek, więc nie będę go odblokowywał. A na 10 sekund mi się nie opłaca tam iść. No i jadź. No i dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie. Będzie za to na sumie. Będzie? Jo, będzie to ma. Nawet ponad to ma. Dziękuję za oglądanie tego odcinka 40-minutowego. Na razie, cześć i pa, pa.